A dzisiaj będziemy tutaj robić obiad nad pięknym, modrym jeziorem. A wiem, czy to te jezioro to modre, bardziej takie burę. No takie trochę. Dobra. No to do roboty. Sos do pizzy z ziołami. Na wszelki wypadek puszka fasoli. Racje rezerwowe. Dla rezerwy. Kiedyś pokażemy, co to jest i jak się to spożywa. Serki. Krzysiu, może herbatki chcesz? Nie wiem, co mama ci tutaj dała. Patelka. To żebyś nie znalazł. Które? To są właśnie kłoski. Ada? Pewnie, ale najpierw trzeba je ugotować. Nie, Ada się kłoski. Sucho? Tego się nie je na sucho, to jest za twarde. Krzysiek, nie jedz tego na sucho. Można sobie złamać ząb. Można sobie złamać ząb, mówię, nie jedz tego na sucho. Chcesz soczek? Możesz sobie wrzucać do tej wody, co tylko chcesz, tylko Krzysiek. Sam nie wpadł. Nie wpadnij do wody, dokładnie. Nie wpadnij. A kto się tam wie? No. Trafione. Ale trafione zatopione, czy tylko trafione? Trafione. Mów po kamyczków, masz tam na brzegu, ale nie podchodź za blisko, dobrze? Dobrze. Bardzo cię proszę. Nie do was? Słucham? Nie podchodzić do was? Dlaczego do nas? Krzysio, zobacz, tam masz takie łagodne wejście do wody i tam na pewno się nie zsuniesz. No. Tam możesz sobie iść i rzucać kamyczkami. Tak, bo tutaj to możesz wpaść. Aha. Czy nalałeś sobie benzyny? No mam pół. Powinno starczyć. Jak nie, to pojedziemy na stację benzynową. Komar? Komar? No to chyba taki prawdziwy komar. Zawsze mam problem. Jak to było? Tak? No zawór? Tak. To takie... Żeby to postawić na czymś, tak żeby to było w miarę prosto, może być mały problem. Stół mamy taki, jaki widać, z epoki kamienia. Z epoki betonu. Też, tak. Ja przyniosę garnek.
A, jest to test polowy naszej nowej patelni. Znaczy na patelni już robiłem jedzenie dwa razy w domu, ale w domu to nie to, co w polu. Uwaga, buchnie płomień. Buch. Buch. Mimo całego tego pięknej jak na zimę pogody, znaczy na taką zimę jest dość chłodno, tak. Ręce mię trochę zgrabiały. I owszem, i owszem.
Wójka, nie dałeś mi wójka?